Stowarzyszenie na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce jest organizacją społeczno-kulturalną wspierającą szkoły, które z racji swojego wieku, tradycji i zasług uznawane są za najstarsze w Polsce. 40. zjazd stowarzyszenia odbył się po raz pierwszy w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Łomży. Placówka znajduje się w pierwszej dziesiątce elitarnych i historycznych szkół na ziemiach polskich. Jest to Stowarzyszenie na Rzecz Najstarszych Szkół w Polsce. Należą do tego stowarzyszenia szkoły, które mają udokumentowaną co najmniej stuletnią działalność. To spowoduje, że mamy tam w tym stowarzyszeniu najstarszą szkołę w Polsce, jakim jest liceum z Płocka, tak zwana Mała Chowianka, której korzenie sięgają 1180 roku. Poprzez taką szkołę, na przykład jak nasza, która ma w tamtym roku obchodziliśmy 400-lecie istnienia, poprzez szkoły młode, prawda, które mają 100 lat. I takich szkół jest też kilka. W naszej szkole akurat ten zjazd jest po raz pierwszy, choć jest to jakiś tam jubileuszowy, bo 40. Ale szkoła bierze udział w zjazdach organizowanych przez inne szkoły w innych miastach. Także dość w miarę aktywnie jesteśmy w tym stowarzyszeniu. Celem stowarzyszenia to przede wszystkim jest dokumentowanie działalności tych najstarszych szkół. Powstaje pod kierunkiem pana prezesa Świebody, prezesa tego stowarzyszenia, taka monumentalna monografia szkół polskich, najstarszych szkół polskich. W tej monografii znajdują się przede wszystkim opracowania dotyczące najwybitniejszych absolwentów tych szkół, wybitnych profesorów szkół, co tam się działo na przestrzeni tych stuleci w tych szkołach. Każda szkoła na takich zjazdach prezentuje po prostu swój dorobek. Te szkoły są nastawione przede wszystkim na wychowanie patriotyczne. Mamy tutaj kontynuowanie po prostu tych tradycji. Są to szkoły, które ukończyli wybitni Polacy, patrioci i bojownicy o, prawda, wolność Polski i takich nazwisk jest sporo wśród absolwentów tych szkół. Licealiści z Kościuszki zaprezentowali gościom podczas spotkania słowne i muzyczne widowisko. Maleńka placówka, założona w Łomży przez ojców jezuitów z Półtuska, która rozpoczęła swoją działalność, korzystając z gościnności łomżyńskiej parafii. Wkrótce znaleźli się darczyńcy, którzy wsparli ojców jezuitów tak, że ci zostali właścicielami dóbr ziemskich. Ojcowie jezuici kupili ogród nad Narwią, pobudowali tam drewniany kościółek oraz dom zakonny, do którego wprowadzili się 1 lutego 1612 roku. Jeszcze w tym samym roku zbudowali cegielnię, by zgromadzić materiały potrzebne na budowę łomżyńskiego kolegium. Plan stworzenia kolegium gorąco poparł opat przemęcki Adam Nowodworski, wyrażając gotowość dostarczenia materiałów potrzebnych w celu realizacji tego projektu. Domel z Bromkiem przykomarzają się ze mną i za nią. Ola układa rymowankę na czyjeś urodziny. No, Pawła jeszcze nie widać. Wejdzie na lekcję kilka minut spóźniony. Widzę napis przy wejściu na pierwsze piętro. Zwolnij, jesteś w kapciach. Rzeczywiście, musieliśmy chodzić w kapciach. A te okazywały się czasem śliskie na szkolnych posadzkach. Czekało mnie w szkole kilka niezapomnianych szkół zimowych, gdzie nauczyłam się jeździć na nartach. Wycieczki do teatrów warszawskich, podróż do Anglii i Szkocji, pielgrzymka do Częstochowy. No a w pierwsze środy miesiąca występy grupy muzyków z Filharmonii w Warszawie. Arka, bezaż w powieki miękko wsiąka.
elementem przybliżania uczestnikom zjazdu świetności i roli najbardziej zasłużonej z łomżyńskich szkół był wykład profesora Adama Czesława Dobrońskiego pod hasłem Wpływ szkoły na środowisko lokalne. Szkoła to jednak emanacja życia danej społeczności i tej regionalnej, i tej ogólnopaństwowej, całego państwa, narodu. Jednak to taki też barometr pewnie nastrojów, taki wulkan ambicji. No i to przede wszystkim rzecz dla nas wszystkich, którzy przez te szkoły przyszliśmy, a młodzi przychodzą, coś sentymentalnego, coś takiego, co się wspomina, a często potem się stwierdza, że te lata szkolne były latami najpiękniejszymi. Ale jednak szkoła to także instytucja. Instytucja ulokowana pewnie w tym podstawowym takim trójkącie, bo jednak właśnie, powtarzam, emanacja społeczności, ale także jednak i wprzęgnięta w struktury instytucjonalne, podległa władzom, a przez sama szkoła z kolei, przepraszam, to będzie truizm, to nie tylko szanowne grono, to nie tylko brać uczniowska, to także przecież rodzice, także przyjaciele, całe to otoczenie. Zatem ten temat, wbrew pozorom, przerasta chyba moje możliwości i nie jest możliwy do ujęcia w tym dosyć krótkim wykładzie. Funkcję wiceprezesa stowarzyszenia pełni dr Józef Świeboda, historyk i były nauczyciel pierwszego liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Towarzystwo na rzecz najstarszych szkół w Polsce powstało 16 lutego 1991 roku. Nawiązało, bo to był zjazd praktycznie działaczy oświatowych i wyższych uczelni średnich, aby przywrócić majestat i pokazać dorobek najważniejszych wielowiekowych szkół na terenie Polski. Kierował tym oczywiście profesor Maszalski, rektor Akademii Świętokrzyskiej, późniejszy poseł. Kiedy on odszedł, spadkobierstwo spadło na mnie i trzeba było przyjąć praktycznie opisanie dziejów tychże szkół, dlatego że przerastało to możliwości współczesnych nauczycieli. Sprawa się o tyle bardziej skomplikowała, że w 2004 roku Polska została włączona do Unii Europejskiej, a wszystkie szkoły średnie w tamtym czasie, do XVIII wieku, prowadziły zajęcia w języku łacińskim. I dopiero nacjonalizm Rosji, Prusji, Austrii wystąpił w XIX wieku. W związku z tym musieliśmy włączyć, to znaczy ja wydałem inicjatywę, że praktycznie, żeby przyłączyć ich do macierzy szkolnej, na rdzennych ziemiach polskich muszą być włączone najstarsze szkoły na ziemiach odzyskanych. Na spotkaniu organizacji, która pomaga w promocji wielu wieków dorobku znakomitych polskich szkół, nie zabrakło również przedstawicieli władz Łomży. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, że szkoły, które same w sobie jakby stanowią historię naszych miast, przykładem jest akurat nasze liceum i nasze gimnazjum, natomiast stanowią historię wielu miast polskich, bo są to najstarsze szkoły w Polsce, które dzisiaj się spotkały w Łomży, że potrafią się zorganizować i nie tylko indywidualnie w swoich społecznościach lokalnych, ale również w wymiarze krajowym organizować się i działać, upowszechniając jakby dobre praktyki, wymieniając się doświadczeniami i też stanowią pewien przykład dla tych szkół młodszych, jak ważne jest tradycja, jak ważne jest to trwanie, budowanie dobrych szkół na tych, nie tylko na dobrych wynikach edukacyjnych, ale również na kultywowaniu tradycji, historii. Idea stworzenia organizacji skupiającej społeczności najstarszych polskich szkół sięga początków lat 70. XX wieku. Stowarzyszeniowe zjazdy służą poznawaniu nie tylko historii i osiągnięć danych placówek, ale także miast, w których zwykle odgrywają one ogromną rolę.